To co, Oskar, dasz mi się golnąć bryką? A będę mógł podjazd zrobić? Nie, nie, dobra. Podjazd nie, bo nie, koła zrobimy. Nie mam 10 tysięcy, żeby ci zapłacić za przód. Siadaj do przodu. Padniesz, bo potem się odsuwa na wysiadaniu. Jeepem jeszcze nie jeździłem. To prawda, że to Jeepa, to Jeep to jest... To już jest z Włochy. Włochy, tak? Bo to do grupy FCA teraz należy, czyli tam gdzie Fiat i te inne. Ja ci powiem, przyjemnie. No, kierownica się sama podnosi, fotel odjeżdża. Ogólnie jest bogato wyposażony, no bo co, podgrzewane fotele wszystkie są, z przodu są wentylowane, podgrzewana kierownica, masz zwykły tempomat, masz aktywny tempomat. No co, głośno mówiący, no takie wszystkie takie potrzebne rzeczy są. Yep. O! I masz z boku regulację. To jest twoje ustawienie? Tak. No to tak jak moje. Nie, no troszeczkę chyba ten. To jest automat, nie? Tak, możemy odpalić. Czekaj. A co, ty hamujesz lewą? Dobra. No niektórzy potrafią tak jeździć. Pomyliło mi się. No tu masz zobacz ile tych opcji, bo teraz mamy tak. On się teraz obniża, bo pneumatykę tu masz ustawioną, bo tu są tryby. Można włączyć reduktor, tu jakiś tam tryb do zjazdów, do czegoś. Masz tryb auto, napędów, piasek, śnieg, błoto i skały. Tu można go ręcznie podwyższać, obniżać. A wtedy no inaczej pracuje ESP, bo na przykład jak włączysz na mud, na błoto, to zobacz, się pokazało, błoto, automatycznie on się podnosi i wyłączył, no czuję, jak idzie tył do góry. Wyłączył ESP, nie? Aha. Żeby koła nie stawały podczas ten, nie? I że osiągnięto prześwit. I tu masz takie terenowe... tu masz, o, jak koła są skręcone. Widzisz, jak skręcają, nie? No. Jak w błocie się zakopisz, to nie wiesz, czy masz koła prosto, czy w bok, a tu możesz sobie podejrzeć. I do tego jeszcze jest... Ale jaja. I do tego masz, jak koło jest wysoko, które, jak pracuje osobno. Widzisz, że to jest zapadnięte trochę w dół, to jest trochę do góry, czy tam jakoś tak... Tak jest, no widzę, widać, no. Nie? Potem masz... Co tu jest dalej? A tu tam od tempomatu. Czyli w ostry teren możesz jechać tym. No ogólnie, gdyby lepsze opony były, to on trochę tam da radę. To nie jest taki zwykły SUV miejski, tylko no, są te napędy. Ty, słuchaj, Oskar, to jak nie będziesz mnie układał, to ty tym przyjedziesz na godzinę na teledysk. No bo przyjedziesz. No mogę. Nie, no musisz. No, tylko, nie ma takiej opcji. Tylko żeby na ten, na... żeby nie porysować po krzakach, nie? Bo tak. A tam nie ma krzaków. Szkoda. No to mogę. Ale nie, tam teledysk będziemy nagrywać. No to spoko. No. Masz co, tu masz temperaturę oleju w silniku, w skrzyni, no tu ciśnienie opon, AdBlue i akumulator. To full wypas tu jest. No tu dużo informacji. Dla mnie to jest najważniejsze, no bo jak jest 90 stopni, no to można pałować. A tak to zawsze czekam, chociaż żeby te 70-80, no to oglądaliśmy, nie? Ja nie będę pałował, ja tylko tak się przyjadę. No to daj kamerę. Proszę. Co, zapniemy może pasy, żeby nie pikało. Dobra. Jeszcze ja za Jeepem. Włączymy ten normalny tryb. I teraz tak, hamulec masz i mam. Tu jest przycisk, bo ta gałka, ona nie jest mechaniczna, to jest elektroniczna, zobacz. Ona tak naprawdę nie ma tego przejścia jak w automatach, wiesz, że przechodzi pomiędzy trybami, nie? Czekaj. To jest na P masz, teraz wciśniesz na R. Aha, dobra. Do tej gałki się trzeba przyzwyczaić. Aha, elektronicznie, tak, dobra. Tak, tak. Dobra. One były pierwsze te gałki. O, drogę widzę. Tak, kamera jest wszystko. One w A8-kach się pojawiły i ludzie tego nie lubili, bo trzeba było się nauczyć przerzucania tych biegów. Ja już mam to wyczytać. Ja tył widzę teraz. Tak. Ale jaja. Ty, no nie muszę się oglądać. No nie. I on do tego jeszcze ma czujniki. Teraz patrz, jak tu będziesz wyjeżdżał, jeszcze kawałek, i tu by ktoś jechał, to on ci zacznie z prawej strony w głośnikach piszczeć i się martwego pola czujnik zapali. Czyli jak wyjeżdżasz z parkingu i nie widzisz, to on ci powie, czy ktoś idzie, czy jedzie. Żebyś nie wyjechał komuś pod koła, nie? To co, wyjadę stąd, no tak. Kawałek się przejedziemy na stację chociaż. Ale bym podjazd ten zrobił. Ale dobra, nie będę. Wycieraczki jeszcze włączymy. I teraz tu do końca pociągnij, bez przycisku mogłeś. O, jest D. Bez przycisku już? Z R-ki zawsze możesz bez przycisku. Jak masz na R, to wystarczy... No. Aha. Już masz D, nie? Ale powiem ci,
nie czuć tych dziur. Nie, no bo tu jest jeszcze duży balon, bo profil opony jest 60 chyba 5. A mogę tak wiraż wejść, tak ostro dosyć? Znaczy w zakręt? No. W zakręt lepiej nie wchodź, bo trzeba wyczuć, bo on 2,5 tony prawie waży. Wiesz, a, żeby on, nie zarzuciło. Tak, żeby jak masz niewyczute, to może wiesz. Ale ja mam wyczute. Czekaj, zaraz ci pokażę. Nie, no co ty, to nie da się tym nic zrobić. Ale czemu, że zarzucić? Jakiś, no zarzucić. No teraz masz włączone kontrolę trakcji. To a, nie, no widzisz. No chcesz to tu, zatrzymaj się. No. Włączymy SP, włączymy w sport. I teraz lekko daj lewą, no lewą na hamulec daj. No. Prawą lekko na gaz, jak będziesz miał 2000 obrotów, niecałe, to puść gaz do końca, a hamulec puść, nie? Podbij obroty. I puść hamulec i do końca do dechy. Do dechy. No puść, no puść. Ale poszedł. Taki efekt miał być? No tak ty słabo trochę ruszyłeś, ja bym to lepiej zrobił. No to ja to zrobisz ty zaraz. No to się ten. Jak chcesz to pojedź kawałek w miasto w prawo, sobie się przejedziesz, zobaczysz. Ale czuć wagę, to hamowanie tak. Ma... Słabe są hamulce, słabe, narzekają no. Na to. No. U mnie w becie to tam, wiesz, od razu staje. No jak wcześniej właśnie limuzynami różnymi jeździłem, to one też w miejscu stawały, a tu się trzeba przyzwyczaić, że ten pedał jest taki trochę gumowy. A ty chciałeś, żebym ja tam kółami zamielił? Teraz jak ruszaliśmy? Tak. Nie, chciałem, żebyś szybko ruszył. A. Kołami, jak tu jest napęd stały na 4 koła, to ci powiem, że tu na mokrym nawet jakby się ruszył, to on nie zamieni. On no. Ma taką przyczepność, bo jest opona 265. Inspekcja. 500 metrów. I... O kurwa. No to jest Janosik. To w narożniku, co ci mówię. Tak? No. A to mi pikło w mojej kieszeni. Nie, to tam mówi. To jest Janosik, bo Janosika może mieć w telefonie, a ja dokupię mu urządzenie, bo nie chce mi się ciągle tego włączać. Aha. To jest inspekcja, czy nie? Za 300 metrów w prawo. Tam by była inspekcja, bo masz strzałeczkę, a, że w prawo. A, to tam nie jedziemy. No depnij mu, zobacz sobie. Powiem jak na taką ciężką krowę idzie, ale długo się zbiera, nie? No w miarę sprawnie. On tak bardzo dobrze przyspiesza tak do 80, potem już do tej stówki, żeby dobić, to troszeczkę to zwalnia. To podobnież jak ten, jak Navara. Na starcie była dobra. No bo przyczepność ma. No. A potem już się tak troszkę muli. No ale to wiesz, to jest samochód do jeżdżenia sobie, a nie do ścigania. Co tak... prawda w Navarze to musiałem zawsze sobie, wiesz, ze 100 kilo napakować na pakę. Bo ona mieliła z tyłu, bo pusta. Tak, no. Tak. Ale tak jak na przykład jechałem zimą po śniegu do Bydgoszczy, no to powiem ci, że rewelacja. No nie? Tu też jest, jak śnieg spadnie i ludzie spod świateł ruszają, to ja mogę pełen gaz dać i on po prostu jedzie, a inni tam bu i nie mogą. No, ja na przykład śnieg na ulicy i pada jeszcze, ja sobie 130 tam mykałem. Nie? Tylko przy hamowaniu trzeba uważać, no bo jak jest masa i będzie ślisko, no to on popłynie. No, to już tam zero hamowania. Ale fajny. No, tu masz ten podgrzewane, wentylowane, podgrzewana kierownica do wyboru, nie? Jak ci podgrzeje, to zaraz moment ciepła się zacznie robić. Ona w ogóle, to jest fajnie, że jak się zaczyna zima i ja zaczynam używać podgrzewania, to on już potem rano sam wie, że ja chcę przy tych temperaturach użyć i sam to załącza. Że rano jak odpalam już kierownica, się czyli podgrzewa. Inteligentny. Tak, on to zapamiętuje, że chyba tam, nie wiem, poniżej 6 stopni, jak jest czy 7, to już sam zaczyna mi wtedy załączać, bo używałem. A latem w fotele wentyluję. Ale powiem ci, że drogi sprzęt, wiesz, ci powiem. Nie? No, tylko, że to już jest klasa premium, bo jest i duży silnik, dobra skrzynia, buda też fajna i tu masz, wiesz, wszystko w skórze. Fotele to jest ta lepsza skóra, ta prawdziwa, ta nappa, czy jak to się tam nazywa. No wyposażeniowo, no to no, ale za X5 byś musiał dużo więcej zapłacić. No tak. No, do X5 i tak wyposażone i to byś musiał jeszcze no, z 5 dych dołożyć, z 3,5 stówy położyć jak nic. A to ten samochód jednak lepiej się sprawdzi, jeżeli ktoś faktycznie na wsi mieszka, bo to nie jest tylko taka bulwarówka, tylko w terenie on sobie coś tam pojedzie. Ale powiem ci, Oskar, że pierwszy raz jadę autem z podgrzewaną kierownicą. Tu masz elektryczną regulację, możesz sobie góra-dół obniżać do siebie. Ale z jedynki ma start. Tak. Z dwójki...
To już gorzej. Kontrolę przechyłu ma? W sensie, no tam pneumatyka pracuje, bo to on wtedy pewnie podpompuje tę poduszkę, żeby się tak nie wychylał. Czyli tak? No, trochę pływa, no bo jest trochę miękki, pływa. Nie? Jak podwyższę go na pneumatyce, na offroad 1, to wtedy jest sztywniejszy, bo te poduchy się napompują i on tak nie pracuje wtedy. Aha. Czasami na mieście właśnie uważaj. Wiesz? Właśnie ja się odzwyczaiłem, wiesz co, od jazdy autem, gdzie nie ma tej kontroli. Po prostu jak w łuk wchodzę, czy w zakręt, to nie ma tego przechyłu, nie? Tak, tak jak w tej mojej. No tu trzeba uważać, może wyrzucić. Inspekcja. 500 metrów. Co, trzymać nagrywanie? Nie. Nie chcę chodzić. Nie chcę chodzić. Zaraz nam ten... A spalisz gumę? No ty nie da rady, bo jest na 4 napy. Ajaj. No nie da rady, nie? A ty chciałeś w takim momencie wyłączyć, co takie wyłączyć? Pytanie A. było. Nie, no nie da rady to spalić. Nie da rady, kurde. To twoim może. Moim możemy. Na kostce fajnie by było, nie? Poprzedniego Jeepa jak miałem, to tam mogłem spalić, bo on miał na co dzień tył napęd. 210 koni, to nawet bokiem fajnie latał, a jak potrzebowałeś w terenie, no to reduktor sobie zapinałeś na 4. Czyli też był troszeczkę, można powiedzieć, oszczędniejszy, no bo mniejsze opory były, bo napęd był tylko na tył, czyli nie obciążał tak. Nie? A wiesz, jaka jest różnica między samochodem a quadem? Jest taka, że quada na koło wyrwiesz na tylne, a samochód, kurczę, no nie. To już specjalnie muszą być jakieś robione, nie? Samochody. No, samochody. No widziałem takie ewolucje, że wiesz, że goście robili takie coś, nie? I jeszcze nie mogę się przyzwyczaić, wiesz, do jeszcze czegoś. W BMW mam pół obrotu i cały skręt. Tak, już, nie? A tu jest skręcenia, tą kierownicą jest dość sporo. No. I jeszcze ta kierownica jest dość duża. Bo jest, no jest masywna i to mi trochę przeszkadza ta kierownica. I ten skręt też, bo jak jedziesz autostradą i delikatnie w BMC na przykład sobie ruszysz kierownicą, to on zmienia już pas, a tu troszeczkę więcej trzeba. Jak są podmuchy wiatru, to też bardziej telepie, trzeba więcej kontrować. Chcesz mi pokazać ten start? No tutaj to już byśmy musieli znowu wyjechać, nie? No, wyjedziemy. No to... Zaraz ci nawrócę. Skorzystam z tego wstecznego. Przycisk na R-kę musisz i spróbuj wejść. O, jeszcze raz, bo ja bym za pierwszym razem wbił, nie? Bo już mam wyczute. Aha. A ty musisz za... Kamera trochę się przewróci. No i też on skręca, czyli widzisz, gdzie trafisz. A! Jak w miejsce parkingowe małe wjeżdżasz, to sobie widzisz. Super. No to jest już standard samochodu. Tak? Ta. Ja widzisz, starą technologią jeżdżę. Widzisz? Do przodu. Teraz na S wrzuciłeś od razu. Aha. Teraz mamy P, to się zmienimy, trzymaj. Dobra. Oskar, procedura startu. Jeep Grand Cherokee. Lecę. Drifta pokazał. Podjazd pokazał. Teraz szybki start. Trochę trzeba się nabiegać tą kamerą. Nie jest takie proste. Na YouTube nagrywać. Ty ustaniesz czy z przodu? No chyba tak z przodu czy z boku? Mi się wydaje, że chyba z tyłu lepiej. Dobra. Procedura startu z tyłu. Ale poszedł bydle. Nie no, naprawdę, jestem pod wrażeniem. BMK chyba by miał problem, żeby go dostać. A z tego względu, że u mnie by się koła pewno ślizgały. A ten poszedł jak przecinak. Spoko, jak ktoś ma... Nie no, fajnie. Łatam.
Wsiadaj, cię podrzucę. Dobra. Wiesz co, Oskar, powiem ci taką rzecz. No. Jak koń w galopie po prostu. Szybko? Tak. Bez BM-ką nie miałbym szans. Wjedziemy w pole, to się ktoś spruje? Tu coś uprawiają? No. A to nie, dobra, to nie będziemy niszczyć. No, uprawiają. Ale powiem ci, że nawet jak już wracałeś, no, i przejeżdżałeś przez te kałuże, to po prostu czuć było to... No fajnie, fajnie. Naprawdę. Zjedziemy z górki jeszcze? No. Zrobimy zjazd z górki. Trochę sobie na tych kałużach opuczesz. No zaraz pojadę, go umyję. Widzisz, przez bleka masz problemy. Uważaj, bo tu jest po lewej ten murek, wiem, nie? Widziałem, żebyś... widziałem. W sumie się bardziej ześlizguje niż zjeżdża, bo jest dość No bo... Nisko. Nie, bo bez hamulca daj. Normalnie zjedź. Nie, bo się za bardzo rozpędzi, może zaryć przodem, wiesz? Aha. To jest dość duży podjazd, więc powoli trzeba. I zobacz teraz te koła tutaj. Jak one, widać, że one każde inaczej zaczyna pracować. I tu są te wysokości. O, widzę. Nie? A, już nas... Ześliznął się. Ale samochodem to czuć ten przechył, wiesz? Tak, ja w ogóle, jak patrząc na twoje filmy i z Kubą jeździcie, to ta górka się wydaje dużo mniejsza niż wjedziesz. Patrz, jak ja teraz spróbuję, tylko powoli podjadę, żeby było widać ten przechył, jak samochód, wiesz, jak to jest wysoko. Nie będziemy jej atakować szybko, tylko sobie po prostu ześliźniemy się w dół z powrotem. Zaatakuj. Nie, za wolno już jest, nie podjedzie. I zobacz, zobacz, jaki to jest przechył, już jak się wydaje, nie? No, jest. Jest, kąt, no, kąt duży. Na motorze czy na kładzie to tego nie czuć, tak? No nie, nie. A w samochodzie, bo tak, tu jednak masz długą masa, podłogę. Nie? Też. No i ten przechył już czuć. No i długi samochód jest wtedy, on jeszcze bardziej dęba, nie? No, no właśnie, no to o tym mówię, nie? Że jest długi. No to sobie wjadę z... To co, Oskar, dzięki i oficjalnie zapraszam cię do kręcenia teledysku na Godziembę, dam ci oczywiście znać. A nie? Kiedy? No jeszcze nie wiem, jeszcze listopad będzie, nie? Ale no jakaś sobota pewnie, nie? Soboty masz wolne? Pewnie, no, nie ma problemu. To tak jak ja. Nara, hejos!